Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dorota Obalek-Bylak i wspólnie z moją koleżanką z działu edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, Dorotą Baumgarten-Szczyską, która wystąpi w dalszej części tego nagrania, chciałybyśmy się podjąć takiego dość ciekawego tematu, a mianowicie jak dzięki sztuce mówić dzieciom o ważnych problemach globalnych. Zanim jednak to zrobię, to chciałabym dwa słowa powiedzieć o miejscu, w którym pracujemy na co dzień, czyli o Muzeum Narodowym w Szczecinie, które jest największą instytucją kultury na Pomorzu Zachodnim, wyróżniającą się jedną z największych, ale też i najpiękniejszych kolekcji zbiorów afrykańskich w Polsce. Co ciekawe, początki tych zbiorów sięgają okresu tuż po II wojnie światowej, kiedy udało się zabezpieczyć niecałe 1000 sztuk obiektów etnograficznych, pozostałych po zbiorach dwóch przedwojennych muzeów szczecińskich. Oczywiście dzisiejsza kolekcja jest dużo większa i została wzbogacona o nowe obiekty pozyskane głównie w trakcie badań prowadzonych przez pracowników naszego muzeum na terenie Afryki, ale też innych kontynentów. I dziś te pozaeuropejskie zbiory muzeum liczą ponad 36 tysięcy eksponatów. Także są to olbrzymie zbiory, które obejmują wiele obiektów, takich jak chociażby broń, odzież, naczynia gliniane, kosze, maty plecione, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, biżuterię, różnego rodzaju instrumenty muzyczne, ale także przedmioty związane z magią i religią. Wszystko to, co można powiedzieć, charakteryzuje badane społeczności. Część z tych eksponatów, bo oczywiście nie sposób pokazać wszystkich zbiorów, które posiadamy, prezentowana jest dzisiaj na czterech wystawach, które mogą Państwo oglądać w naszym muzeum. I jest to o tyle ciekawe, że z jednej strony możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda życie w takiej tradycyjnej afrykańskiej wiosce, a z drugiej strony zobaczyć wystawę prezentującą unikatowy zbiór lalek i marionetek afrykańskich, które kilka lat temu zostały nam przekazane przez małżeństwo państwa Gordiernic-Gorskich, znawców afrykańskiego teatru lalek. Ja muszę powiedzieć, że dla nas to jest oczywiście jako pracowników działu edukacji taka niezwykła sytuacja, w której możemy pracować jakby z dziećmi i z młodzieżą w takiej fenomenalnej scenografii, która dodatkowo sprzyja naszym działaniom edukatorskim. My na co dzień zajmujemy się głównie prowadzeniem lekcji i warsztatów muzealnych, które skierowane są do szkół i przedszkoli. I takim głównym celem naszej działalności jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy na temat zabytków i zjawisk związanych z prezentowaną wystawą, ale także przygotowanie dzieci i młodzieży do takiego świadomego odbioru sztuki i kultury, zwłaszcza krajów globalnego południa. I tutaj muszę powiedzieć, że dla nas jakby bardzo ważne było to, żeby posiadając takie zbiory w muzeum, takie niezwykłe kolekcje, móc również dzięki sztuce mówić o właśnie problemach globalnych. I przez długi czas zastanawiałyśmy się z Dorotą, jak to zrobić, żeby te tematy również wprowadzić do naszej stałej oferty. I taką, można powiedzieć, sprzyjającą okolicznością był rok 2014, kiedy zostałyśmy zaproszone do udziału w projekcie Spotkanie z innym. Był to taki duży projekt edukacyjny, promujący głównie szacunek i solidarność względem innych kultur i społeczności. W tym projekcie, który trwa w zasadzie do dzisiaj, bierze udział co roku ponad 1500 osób w różnym wieku, bo są to zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, głównie zajmujące się edukacją. I projekt ma przede wszystkim na celu, można powiedzieć, przeciwdziałanie uprzedzeniom i stereotypom, promowanie edukacji antydyskryminacyjnej, mówienie o prawach człowieka, ale również, można powiedzieć, takie rzetelne informowanie o aktualnych zjawiskach i wyzwaniach stojących przed mieszkańcami krajów globalnej północy i globalnego południa. I tutaj muszę powiedzieć, że my, wchodząc jakby do
tego projektu, doszłyśmy do wniosku z Dorotą, że w zasadzie nam zależy na tym, żeby w ramach tej edukacji globalnej przede wszystkim przełamać taki stereotypowy obraz Afryki jako prymitywnego monolitu kulturowego i pokazać, jak różnorodny oraz bogaty pod względem kultury, ale też i historii jest to kontynent. Oraz zaprezentować współczesnych artystów pochodzących z Afryki, którzy poprzez sztukę mówią o ważnych problemach społecznych dotyczących chociażby ochrony środowiska czy też praw człowieka. I było to dla nas o tyle ciekawe, że jakby współcześni artyści są praktycznie, jeżeli pochodzący z Afryki, są praktycznie nieznani, jakby są popularni w Europie Zachodniej. Ich prace są pokazywane w takich muzeach jak Tate Modern w Londynie czy MoMA w Nowym Jorku, natomiast my o nich niewiele wiemy. Natomiast tacy artyści jak chociażby Romuald Hazume czy Calixte Dakpogan tworzą niesamowite dzieła sztuki, które są niezwykle aktualne i co już wiemy po przeprowadzeniu iluś tylu zajęć, wiemy, że oni są też, no można powiedzieć, tak dobrze przyjmowani również przez tych najmłodszych, bo my głównie jakby w muzeum prowadzimy działania dla dzieci z klas 1-3 i przedszkolaków z tych najstarszych grup. Oczywiście mówię o zajęciach w ramach tego projektu Spotkanie z innym. Więc wiemy, że jakby te prace też świetnie działają na dzieci i pokazują to, jak możemy zmieniać swoje nawyki, jak możemy zmieniać swoje właśnie przyzwyczajenia. I co też ważne, jakby w ramach tego projektu zależało nam również na tym, żeby zachęcić dzieci do takiego, można powiedzieć, krytycznego myślenia również nad własnymi nawykami i zachowaniami i wzbudzić w nich trochę takiej większej empatii względem zarówno osób z innych kręgów kulturowych, ale również takiej aktywności na rzecz środowiska. I tutaj taką inspiracją dla nas były również młodzieżowe strajki klimatyczne i doszłyśmy z Dorotą tutaj do wniosku, że w sumie dobrym pomysłem jest to, żeby pokazać jakby dzieciom biorącym udział w naszych zajęciach również takich najmłodszych aktywistów, którzy działają na rzecz środowiska, działają na rzecz praw człowieka. I jakby zaprezentowałyśmy też w tych scenariuszach, które stworzyłyśmy, właśnie aktywistów mających, nie wiem, 8, 9, 10 lat, którzy robią fenomenalne rzeczy w ramach swoich społeczności, w swoich miastach i którzy naprawdę jakby zmieniają tą rzeczywistość, która ich otacza i którzy nie tylko mają wpływ na swoich rówieśników, ale również na osoby dorosłe, nie tylko te najbliższe, ale także na tych, którzy są włodarzami. W związku z tym były to takie niezwykłe postacie, a dla nas jakby było to o tyle istotne, że zależało nam na tym, żeby pokazać im, że jakby bez względu na wiek ty możesz działać, bez względu na wiek możesz zmieniać swoją rzeczywistość na lepszą i możesz działać na rzecz środowiska, czy też na rzecz osób, które są w trudniejszej sytuacji niż ty. I to były jakby takie główne nasze cele, które zawarłyśmy w takich, można powiedzieć, trzech rodzajach zajęć. Przede wszystkim prowadziłyśmy w ramach tego projektu lekcje i warsztaty, które dotyczyły właśnie poszczególnych problemów związanych albo z ochroną środowiska, albo właśnie z prawami człowieka, ale bardzo mocno zahaczały również o sztukę współczesnych artystów afrykańskich i o nasze zbiory. Również prowadziłyśmy konkursy, które nawiązywały do naszych wystaw i problemów związanych głównie z ochroną środowiska. I trzeci jakby taki podpunkt, no to były tutaj projekcje filmów połączone z dyskusjami i zazwyczaj zakończone jakimś warsztatem, tak żeby nauczyciele mogli też kontynuować te zajęcia, które my rozpoczęliśmy w muzeum, również w szkole, czy też w innym miejscu. I na koniec chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że takim
dobrym czasem do tego, żeby rozpocząć jakby takie działania z zakresu edukacji, akurat w naszym przypadku był Tydzień Edukacji Globalnej. I tutaj tak troszeczkę podpowiadam, ponieważ dla nas okazało się to niezwykle korzystne, ponieważ jest to inicjatywa, która jest inicjatywą ogólnoświatową. Prościej było nam się też jakby w to wpisać i wypromować też te działania, które przygotowałyśmy i pokazać, że Muzeum Narodowe w Szczecinie nie jest tylko takim miejscem, w którym mówimy o sztuce, która już była, ale też mówimy o tym, jak współczesna sztuka mówi o tym, co się dzieje i jak reaguje na właśnie te problemy globalne związane z ochroną środowiska czy z prawami człowieka. I z jednej strony było nam troszkę łatwiej zyskać przychylność dyrekcji, ale również i mediów, które pomogły nam jakby w promowaniu tych naszych działań i zachęceniu do przyjścia do muzeum również szkół i przedszkoli, czy samych nauczycieli, którzy chcieli zobaczyć, jak takie zajęcia prowadzimy. Także z mojej strony to wszystko, a już o szczegółach naszych zajęć i działań opowie za chwileczkę Dorota Baumgarten-Szczyrska. Także dziękuję bardzo. Dzień dobry. Zgodnie z opowiedzią mojej koleżanki przedstawię różne formy działań, jakie realizujemy w przestrzeni muzealnej w ramach edukacji globalnej. Jedną z naszych propozycji są warsztaty zatytułowane Drugie życie naszych rzeczy, Trash Art. Tutaj w ramach tych zajęć poruszamy problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, z produkcją śmieci. Każdy z nas bez względu na to, czy ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, czy nie, produkuje tych śmieci w ciągu roku dość sporo i my z dziećmi zastanawiamy się, co się z nimi dzieje, gdy opuszczą nasze domy, dokąd one trafiają, czy są bezpieczne, dlaczego tak dużo się śmieci trafia do zbiorników wodnych, do mórz i oceanów, co na to mieszkańcy tych środowisk, czy my te śmieci możemy jakoś przetwarzać, czy możemy zmniejszyć ilość produkowanych śmieci, czy śmieci mogą być początkiem na przykład czegoś nowego, czy z nich mogą na przykład powstać jakieś dzieła sztuki. Przedstawiamy dzieciom dzieła wykonane przez wielu znanych artystów pochodzących głównie z Afryki. Ulubieńcami zdecydowanie najmłodszych jest Calixte Dakpogan, który pochodzi z Beninu, który tworzy fantastyczne maski, przede wszystkim maski zwierząt. Kolejnym artystą jest Romuald Hazume, który również pochodzi z Beninu, który bardzo szybko zyskał przydomek kanister, bo z tego typu opakowań robi głowy, twarze mieszkańców lokalnej społeczności, ludzi, których spotyka na co dzień. Tam znajdujemy twarze starszych mężczyzn, myśliwych wracających z polowania, młodych kobiet wracających z targowiska, czy dzieci roześmianych, bawiących się na podwórku. Każda z jego postaci jest wyjątkowa, ma niesamowite nakrycie głowy, albo bardzo ciekawą fryzurę, albo intrygującą biżuterię. Innym artystą, którego prace zachwycają najmłodszych, jest Nicolas Chlobot, który pochodzi z Republiki Południowej Afryki. On na przykład robi fantastyczne stwory z zużytych opon samochodowych. Jego prace mają często rozmiary gigantyczne, mają po kilka metrów i często w muzeach, w galeriach podwieszane są gdzieś wysoko przy suficie i to jeszcze stwarza, daje taki dodatkowy nastrój magiczny. W drugiej części spotkania dzieci robią własne kompozycje. Dostają od nas torby ze śmieciami, które wcześniej przygotowujemy i kolorową kartkę papieru o rozmiarach 100x70. Jedyną rzeczą, która ich ogranicza w czasie tych działań, to jest powierzchnia tej kartki. Poza nią po prostu nie wychodzą i tworzą własne projekty cudownych, na przykład zabawek, pojazdów, projektują lotniska, nowoczesne osiedla, pływalnie, parki, ogrody zoologiczne. Często działają samodzielnie, a bywa tak też, że my narzucamy im pewien temat, na przykład przed świętami Bożego Narodzenia, mówimy im, aby sobie wyobrazili, że są bardzo znanymi projektantami zabawek i zostali zaproszeni przez znane koncerny produkujące zabawki do współpracy. Mają zaprojektować taką zabawkę, która stanie się hitem wśród prezentów bożonarodzeniowym w najbliższym roku. Dzieci mają fantastyczne pomysły. Po skończonej pracy każdy zespół omawia swój projekt, a później wszystkie materiały, z których ten projekt został stworzony, wracają do toreb papierowych. Dlatego jest jedna zasada, jak tworzą swoje prace. Nie używamy tutaj kleju, nie łączymy niczego na stałe. Wszystko jest ulotne. Rozmawiamy o pracy, robimy pamiątkowe zdjęcie, a później wszystkie materiały trafiają do worków i czekają na kolejnych uczestników spotkań. Następny temat, który poruszamy w czasie naszych spotkań muzealnych,
dotyczy praw człowieka, problemów związanych z migracją, z uchodźcami. Tutaj mówimy o tolerancji, mówimy o akceptacji i przyjaźni. Te zajęcia zaczynamy od krótkiej projekcji filmu, dokumentu, który opowiada o losach 6-letniej Miriam, która przyjechała wraz z mamą z Iranu do Szwecji, do Sztokholmu. Jak wiele dzieci w jej sytuacji zaczyna naukę języka w szkole językowej, a dopiero później będzie mogła uczestniczyć już w zajęciach prowadzonych w jakiejś szkole rejonowej. Miriam ma o tyle trudną sytuację, że dołącza do zespołu, do klasy już jako ostatnia. Tam zostały zawarte już pewne przyjaźnie, dzieci znają w lepszym stopniu język. Miriam nie może dogadać się z rówieśnikami. Powodem bardzo często jest to, że po prostu nie zna języka, nie może też liczyć na pomoc swojej mamy, która również tego języka jeszcze się nie nauczyła. Po projekcji filmu zastanawiamy się z dziećmi, czy ktoś z nich może kiedyś był w podobnej sytuacji, że zmienił szkołę w ciągu roku szkolnego, że przeprowadził się do innego miasta albo do innego państwa, albo być może wrócił z zagranicy z rodzicami. I co można by było zrobić dla takiej osoby, żeby lepiej poczuła się z nami w naszym środowisku i żebyśmy my mogli oczywiście ją lepiej poznać, bo wtedy byłoby nam się być może łatwiej z nią dogadać. Dzieci mają niesamowite propozycje, a my to wszystko wykorzystujemy w czasie zajęć plastycznych. Robimy z najmłodszymi mapy pomocnych dłoni. Każde dziecko wybiera sobie kolorową kartkę, na której odrysowuje własną dłoń, wpisuje swoje imię i dostaje drugą kartkę, na której przygotowuje jakąś propozycję. Młodsze dzieci rysują, starsze piszą, mówią o tym, co można by było zrobić dla drugiej osoby, żeby się komfortowo poczuła w naszej towarzystwie i żebyśmy my mogli ją poznać, żeby ona też również mogła poznać nas, bo możemy się różnić pod wieloma względami, ale nie możemy się absolutnie dzielić na tych lepszych i gorszych. Dzieci przyklejają swoje propozycje na tą płachtę wielkiego szarego papieru. My wcześniej sklejamy 4 arkusze tego papieru, na środku wycieramy otwór wielkości buzi dziecka, który w czasie naszych działań przykryty jest kartką ze zdjęciem bohaterki naszego filmu Miriam. Jak już dzieci wykonają pracę, szczegółowo omawiamy wszystkie ich propozycje, ściągamy portret Miriam, podnosimy nasze kartki, ustawiamy w pionie i każde dziecko z tyłu może się schować i wystawić przez ten otwór wycięty w papierze swoją buźkę i wtedy widzimy, że te wszystkie rzeczy, o których pisaliśmy, są bardzo uniwersalne. Miriam przyjechała z Iranu, nie znała języka, miała problemy z dogadaniem się z rówieśnikami, ale oczekiwała być może jakiejś pomocy od tych, którzy już w tej klasie byli. Są to rzeczy bardzo uniwersalne, bo dzieci mówiły, że gdyby były w takiej sytuacji jak Miriam, dokładnie oczekiwałyby tego, chciałyby, żeby inni postępowali wobec nich tak samo, jak oni postępują tutaj wobec Miriam, jakie składają jej propozycje. Trzecia forma działań związana jest z klimatem. Temat zajęć to jest ostatni dzwonek dla klimatu, aktywuj się. Chcemy zwrócić uwagę na to, że bez względu na to, ile mamy lat, zawsze możemy coś zrobić dla naszej lepszej przyszłości. Często padają takie hasła, że tam dzieci, cóż one mogą zrobić, jeszcze nie znają tego problemu, a będą starsze, to zrozumiałe, jakoś to będzie. Niestety mówienie, że jakoś to będzie, to jest gotowa recepta na poniesienie klęski, więc każdy na miarę swoich możliwości powinien się zaangażować w działania mające na celu polepszenie jakości naszego życia. W czasie tego typu spotkań chcemy uczniom przybliżyć problematykę związaną ze zmianami klimatu i uwrażliwić ich na efekty zmian spowodowanych na przykład nadmierną emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Mówimy im o zagrożeniach dotyczących klimatu, takich jak topnienie na przykład lodowców, czy pustynnienie, czy rozmarzanie wiecznej zmarzliny. Mówimy o skażeniu atmosfery, oceanów, mórz i rzek. Mówimy również o wymieraniu licznych gatunków roślin i zwierząt. Bardzo często przed przyjściem do muzeum na te zajęcia prosimy, aby zapoznały się z gazetami, które były, z artykułami, które były w gazetach w ostatnich tygodniach, żeby przyjrzały jakieś miesięczniki albo artykuły na przykład w internecie. Czy jest gdzieś mowa o problemach związanych z klimatami? Czy są to tematy bardzo ważne? Czy są poruszane często, czy też nie? Zachęcamy uczestników naszych spotkań do pewnych działań naprawczych, do mądrej konsumpcji. Chcemy, aby racjonalnie gospodarować jedzeniem, żeby kupować produkty te, które są potrzebne i te, które są wytwarzane najlepiej lokalnie, żeby ograniczyć na przykład spożycie mięsa na korzyść tych artykułów pochodzenia zwierzęcego. Bardzo zależy też na tym, aby ograniczyć produkcję śmieci, żeby eliminować plastik, na ile się to wszystko oczywiście da, żeby korzystać z alternatywnych źródeł energii, żeby stawiać na ekologiczny transport. W czasie tego spotkania wykorzystujemy też różne filmy. Dla mniejszych dzieci dedykowany jest film Paxi, efekt cieplarniany, dla starszych punkt krytyczny. Omawiamy tutaj też działalność różnych
różnych młodych aktywistów. Zaczynamy od Grety Thunberg. Ona jest najbardziej rozpoznawalna i najbardziej znana i to ona zapoczątkowała ten szkolny strajk dla klimatu. Dzieci na temat akurat Grety Thunberg wiedzą bardzo, bardzo dużo. Wspominamy też o Peltier, Marie Copen, Cassandre Lin czy Xie Bastide. Na koniec naszego spotkania dzieci wykonują plakaty. Mniejsze dzieci robią postanowienia, że na przykład będą oszczędzały światło, że będą zakręcały wodę wtedy, gdy myją na przykład zęby, że będą piły tylko wodę z kranu, że nie będą korzystały z butelek plastikowych, a starsze dzieci działają w grupie i mają przygotować plakat. To ma być plakat, który ma przekonać ich koleżanki, kolegów ze szkoły albo lokalną społeczność do podjęcia jakichś działań na rzecz klimatu. Albo mają ich zachęcić do udziału na przykład w strajku klimatycznym, albo mają ich zachęcić do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec decyzji podjętej czy centralnie, czy lokalnie dotyczącej na przykład wycinki drzew czy likwidacji parku. Kolejną formą działań w ramach edukacji globalnej są konkursy plastyczne, jakie organizujemy dla dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia. Konkursy te są takimi działaniami towarzyszącymi wystawom czasowym prezentowanym w przestrzeni muzealnej. Takich konkursów miałyśmy w ostatnim czasie 3. Średnio organizujemy taki konkurs raz do roku. Celem naszych konkursów jest przełamanie takiego stereotypowego obrazu Afryki, Ameryki Południowej. Chcemy ukazać piękno tych części świata, cudowną przyrodę i wspaniałych ludzi oraz ich ciekawe historie i ich ciekawą kulturę. Chcemy zwrócić uwagę na wartość tradycji i obyczajów poszczególnych plemion i chcemy też rozwijać dzieci proekologicznie. Cechą charakterystyczną naszych konkursów jest to, że wszystkie prace, które dzieci wykonają, bez względu jaka jest tematyka konkursu, muszą być wykonane z materiałów naturalnych i tych, które nadają się do ponownego przetworzenia. Pierwszym konkursem, który zorganizował był konkurs zatytułowany Kosmiczna podróż, dogonowie ich arka, czyli zbudujmy statek kosmiczny. Ten konkurs towarzyszył wystawie zatytułowanej Zapatrzeni w niebo, dogonowie i ich sztuka. Dogonowie to bardzo ciekawy lud zamieszkujący terytorium Afryki Zachodniej, a dokładnie południową część Republiki Mali. Zgodnie z kosmogoniczną mitologią dogonów uważa się, że ich przodkowie przybyli na Ziemię z gwiazdozbioru Wielkiego Psa w Arce Nomo. Ten fakt zainspirował nas do tego, aby ogłosić konkurs na budowanie takiej arki. Napłynęło około 80 fantastycznych prac. Pamiętam, że największe obiekty zbudowane były z ponad 350 puszek po napojach, 30 opakowań po pomidorach koktajlowych. Oprócz samej arki wewnątrz znajdowali się też przodkowie dogonów, więc mogliśmy zajrzeć do środka i zobaczyć, z czym to oni ciekawym na tą ziemię przybyli. Kolejny konkurs zatytułowany był Pióro papugi czy ząb jaguara i towarzyszył wystawie czasowej zatytułowanej Inspirowanie naturą, rękodzieło Indian Amazonii w hołdzie Borysowi Malkinowi. Konkurs ten polegał na tym, że dzieci miały wykonać naszyjnik wodza wioski indiańskiej. Powiem szczerze, że indiański styl jest bardzo ciekawym sposobem na niebanalny wygląd. Wiemy, że bardzo często wielu znanych kreatorów mody inspirowało się właśnie kulturą, zwyczajami Indian i my też chciałyśmy ten fakt wykorzystać. Dostarczono nam ponad 60 cudownych naszyjników. Powiem szczerze, że trudno było uwierzyć, że są wykonane przez najmłodszych, że są wykonane ręcznie. Wyglądały niesamowicie, tak jakby były zakupione w najdroższych zakładach, salonach jubilerskich i przywiezione zostały do nas, nie wiem, z jakiejś stolicy mody. Kolejny konkurs, który organizowałyśmy, zatytułowany był Manufaktura igraszka. I on towarzyszył wystawie Dary ze świata, nowe nabytki w kolekcji pozaeuropejskiej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zależało nam bardzo na tym, aby dzieci wykonały zabawki, te, którymi najbardziej lubią się bawić, albo te, które gdzieś tam pozostają w sferze ich marzeń, albo te, które kojarzą się z ich wczesnym okresem dzieciństwa. Powiem szczerze, że bałyśmy bardzo dużo obaw, bo myślałyśmy, że zostaniemy zalane, zasypane elektroniką, no i niestety było rozczarowanie. Dotarł do nas tylko jeden laptop, a tak naprawdę były to zabawki tradycyjne. Były różnego rodzaju jeździki, były konie, lalki, łóżeczka dla tych lalek, domki, pojawiały się kasy fiskalne, pojawiały się karuzele, różnego rodzaju samochody, samoloty, pojawiały się też marionetki, pojawiały się pacynki, pojawiały się różnego rodzaju zwierzęta. Cechą charakterystyczną tych naszych konkursów jest to, że zawsze te wszystkie rzeczy, które są wykonywane przez dzieci, są zrobione z materiałów naturalnych, ale też i to, że zawsze
prace naszych laureatów są prezentowane na wystawie pokonkursowej. Każdy laureat otrzymuje od nas na zakończenie konkursu oczywiście dyplom, nagrodę rzeczową, no ale ma tę satysfakcję, że może oglądać swoją pracę na wystawie pokonkursowej. Ta wystawa jest niecodzienna. Nie jest to jakiś niezależny byt, nie jest to wystawa zorganizowana w jakiejś sali gdzieś tam, schowanej gdzieś z boku, tylko jest wkomponowana w tę wystawę czasową. Dzięki bardzo dobrej współpracy z kuratorami tych wystaw czasowych możemy sobie na coś takiego pozwolić, wyrażają zgodę, żeby przez kilka tygodni w przestrzeni takiej wystawy pojawiały się prace wykonane przez dzieci. Dla dzieci, dla uczestników naszych konkursów jest to niesamowite wyróżnienie. Bardzo cieszą się z tego, że eksponaty, które dotarły do muzeum, mają jakąś bardzo ciekawą historię, są bardzo stare, pokonały wiele tysięcy kilometrów, są ustawione w takich samych gablotach, jak ich prace wykonane ze zwykłego papieru, rolek po papierze toaletowym, czy puszek po mleku, czy po kawie. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Państwa do podjęcia działań z najmłodszymi, działań w ramach edukacji globalnej. Powiem szczerze, że nam dostarczają one mnóstwo satysfakcji i radości. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia.